Jak widzicie za mną jest aktualnie przebudowany dworzec kolejowy w Orzeszowie Mazowieckim, a za nim dwa pedony. Już są, prawie, ale jeszcze powstają z przejściem podziemnym, windami i innymi bajerami. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Przed nami Orzeszów Mazowiecki, a wraz z nim jeden peron. Jedna krawędź peronowa i ruch pociągów wahadłowy. Tak aktualnie jeżdżą pociągi kolei mazowieckich w tym miejscu do mieszkańców Orzeszowa, Błonia czy dalej Sochaczewa. Wahadłowo przez całą stację Orzeszów Mazowiecki. Tutaj w tym miejscu się mieści, chociaż już widzimy zarys mniej więcej dwóch peronów. Jeden jest prawie cały, drugi, ten po prawej, mniej więcej jest widoczny. A jak to wszystko ogólnie wygląda i co tu powstaje? A, no, może zacznijmy właściwie od tego. Sama stacja zmienia się nie do poznania, bo wcześniej była tutaj był tylko jeden peron, bez żadnych torów odstawczych, z możliwością pominięcia całej stacji, bez konieczności przejeżdżania obok krawędzi peronowej do pociągów dalekobieżnych czy towarowych. Natomiast co ważne, był tylko i wyłącznie jeden peron ze starą wiatą. To zostało całkowicie zlikwidowane i w ramach tego, że faktycznie to jednak było historyczne, zabytki i tak dalej, to nowe wiaty muszą wyglądać podobnie, a właściwie tak samo jak wyglądały stare. Muszą nawiązywać charakterem swoim, kolorystyką i innymi częściami charakterystycznymi. Dlatego wyglądają tak samo jak to, co było kiedyś, wcześniej. Co się jeszcze zmieniło? Nie ma kładki, a jest przejście podziemne. No, może jeszcze go nie ma, ale powstaje. W tym miejscu będą przejścia podziemne ze schodami i windami bezpośrednio na wszystkie perony. Wszystkie, bo aż dwa, a wcześniej był tylko i łącznie jeden. Ponadto pojawią się nowe miejsce, mianowicie pomijając dwa perony, czyli łącznie aż cztery krawędzie peronowe, bo to są perony wyspowe, będą dwa tory odstawcze, jeden po stronie wschodniej, drugi po stronie zachodniej stacji, dzięki czemu pociągi aglomeracyjne, czyli np. SKM-ki, będą mogły w tym miejscu kończyć bieg i mieć kurs tylko łączny do Orzeszowa Mazowieckiego, jak na przykład nowa linia S5, kierunek Orzeszów Mazowiecki, Warszawa Gdańska. Takie są plany, takie są możliwości. Wiemy już o tym, że Orzeszów Mazowiecki i ogólnie burmistrz jest na to przygotowany, że jeżeli będzie tylko i wyłącznie taka możliwość, aby SKM-ki przyjechały tutaj, to oczywiście pieniądze na to się znajdą. Natomiast na razie musi się zakończyć budowa. Budowa miała się zakończyć w 2023 roku, ale no, patrząc na to, co tu się dzieje, nie jestem do końca przekonany, czy to jest realne i możliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę, że są znajdowane niewybuchy w różnych miejscach na placu budowy i z tego, co wiem aktualnie, jak tutaj latałem, coś takiego było. No i ogólnie budowniczowie zbytnio nie są optymistyczni, jeżeli chodzi o zakończenie tej inwestycji w tym roku. Znaczy w tym roku to może tak, ale raczej koniec tego roku. A teraz może przejdźmy do tego, co tu faktycznie się zmieniło na przestrzeni ostatnich prawie dwóch miesięcy, bo mnie nie było w lutym, bo luty jest trochę krótszym miesiącem. Co możemy zobaczyć? Elki peronowe, tutaj dokładnie przy tym peronie, który w tym miejscu widzimy, już są zamontowane. Mało tego, bramki do sieci trakcyjnej też tutaj widzimy, że wychodzą bezpośrednio z peronów. Perony nie są w całości zadaszone i też o wyjściach jeszcze za chwilę powiem, a dalej widzimy budynek starej nastawni, budynek nowej nastawni, tam dalej za przejazdem kolejowym i ten stary budynek musi zostać zlikwidowany, bo na jego trasie jest nowy tor. Dalej na wprost za przejazdem kolejowym będzie się znajdować ten jeden z torów odstawczych, dzięki któremu właśnie SKM-ki będą mogły tutaj w teorii kończyć bieg. Także to jest na pewno dosyć duża zmiana. I tutaj oczywiście te tory, które są aktualnie już w przejeździe kolejowym, one zmienią całkowicie orientację, więc co tam widzicie, to będzie zupełnie inaczej wyglądać jeszcze po przebudowie. Tu widzimy stary budynek właśnie z napisem nie nawet Orzeszów Mazowiecki, tylko sam Orzeszów. To całkowicie się zmienia i widzimy mniej więcej już zarys, gdzie będzie ten nowy tor, bo są bramki tutaj właśnie, półbramki i ogólnie miejsce, gdzie będzie montowana sieć trakcyjna, więc to jest dosyć widoczne, jak to się tutaj zmieni. Co jeszcze
jeszcze możemy zobaczyć pracowników budowy, którzy machają do drona. Pozdrawiam serdecznie, już widziałem na Facebooku, odpowiedzieli, że odpowiedziała osoba, która tutaj machała. Widziałem, ogólnie też tutaj muszę pochwalić, przynajmniej powiedzieć, że to jest jeden z przyjemniejszych placów budowy. Zawsze jakieś miłe słowo od osób, które tutaj budują. Jak latam, nie wszędzie tak jest, dlatego o tym mówię faktycznie, jeżeli wykonawcy są miło i przyjaźnie nastawieni do tego, jak latam, to ja też oczywiście nie wchodzę tutaj w ich drogę podczas budowy, ale dlatego też lubię mimo wszystko latać bardziej w weekendy, bo wtedy jest mniej osób na placu budowy i mogę robić dla Was ujęcia bardziej z niższej perspektywy. Tutaj udało mi się tylko wyłącznie jedno ujęcie zrobić takie całkowicie bezpieczne, a tak to wszędzie są zdjęcia, jak widzicie, z drona na przybliżeniu z dużej wysokości, aby po prostu wszystko było zachowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo podczas moich lotów i podczas budowy. W tym miejscu jest przejście podziemne i zwróćcie uwagę, jak wychodzą schody. Schody wychodzą na stronę na wprost, czyli na wschód. A co to oznacza? To oznacza, że są w przeciwną stronę niż długość peronu. Peron jest dłuższy w stronę zachodnią i według mnie wyjście z przejścia podziemnego powinno być na stronę zachodnią, dzięki czemu faktycznie właśnie w tą stronę pasażerowie mogliby wychodzić pod tą nową wiatę, która tu powstaje i jest o wiele dłuższa niż ta statka, która została zlikwidowana. A tak będą musieli wyjść z przejścia podziemnego, zawrócić, przejść dookoła węższą częścią peronu i dojść do tej części, która tutaj się znajduje. Oczywiście z windy będzie lepsze dojście, bo windy też tutaj powstają i one są po tej drugiej stronie. Jednakże całkowicie tego nie rozumiem, czemu właśnie w ten sposób to wygląda, czemu nie można było tego zrealizować, aby przejście podziemne wychodziło na perony, na tą stronę, gdzie jest dłuższy peron i jest dłuższa wiata, a nie na ten krótszy odcinek, gdzie faktycznie wszyscy pasażerowie będą się kotłować w jednym miejscu, a później podczas przyjazdu czy odjazdu pociągu będą wszyscy schodzić się z całego peronu i zawracać przez wąskie gardło, które będzie się tworzyć bezpośrednio na L-kach peronowych i na krawędzi peronu, bo po prostu będą musieli dojść i zawrócić do przejścia podziemnego, bo to będzie tylko i wyłącznie jedyne wyjście też z peronów, co warto podkreślić. Oczywiście to nie jest tak, że tylko i wyłącznie tutaj jest jedna inwestycja. Jest też druga równoległa inwestycja, niezależna, bo to jest osobny inwestor. Znaczy, inwestor jest ten sam, PKP PLK, ale jest osobny inny wykonawca, czyli przebudowa dworca kolejowego, w którym się w tym miejscu znajduje. Dworzec jest odrestaurowywany w tym miejscu, tak, trudne słowo, odrestaurowywany. No jak widzicie, już całkiem ładnie wygląda, ma już dach, czego nie miał w poprzednim odcinku, jak mogliśmy to zobaczyć. No i całkiem ładnie się prezentuje. Na dole, na górze będą części do wynajmu, będzie można wynająć, na dole będą kasy biletowe i ogólnie wszystko to, co jest potrzebne w nowej poczekalni. Aktualnie na okres zamknięcia całego budynku dworca jest tymczasowa poczekalnia i faktycznie już tam w komentarzach skrzyknęliście, że jednak tam nie ma kasy biletowej, sprawdziłem, faktycznie nie ma kasy biletowej, jest tylko kwiaciarnia tam przeniesiona, bo budynek kwiaciarni też jest przebudowany, nie wiem do końca, czy w ramach tej również inwestycji, ale kwiaciarnia aktualnie znajduje się w budynku obok i budynek kwiaciarni również jest aktualnie przebudowywany, więc tak to się dzieje. Co do samej inwestycji, mogę powiedzieć jeszcze z takich paru ciekawostek, pomijając to, że dojście na peron teraz jest dosyć inne i możecie zobaczyć właśnie teraz. Trochę na okrągło trzeba chodzić, ale jest bardziej dostosowane dla osób niepełnosprawnych dojście na peron niż wcześniej. Minusem jest na pewno to, gdzie aktualnie się zatrzymują autobusy, czy to z ZTM-u, czy z Pruszkowa. Trzeba trochę się do nich nachodzić teraz, bo one są... Autobusy zatrzymują się przy peronie tymczasowym, który już teraz został całkowicie wyburzony i zlikwidowany, więc wycieczka tego przystanku autobusowego jest dosyć długa. Co warto podkreślić, inwestycja jest warta około 106 milionów złotych i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ile procent wynosi to dofinansowanie? 85%. Więc całkiem bym powiedział dużo. A cały projekt nazywa się poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Kutno. Etap pierwszy, praca na linii kolejowej numer 3 na odcinku Warszawa-Granica LCS Łowicz. I tak to wygląda. Więc tak mniej więcej prezentuje się cała budowa. Tu macie ujęcia jeszcze bezpośrednio z torowiskiem, żebyście mogli zaobserwować, jak to wszystko się tutaj łączy. Zarówno właśnie jeżeli chodzi o tory, jeżeli chodzi też o taki po prostu przekrój z tego. W ten sposób możecie zobaczyć po prostu, gdzie nowe torowisko będzie się znajdować i gdzie są te tory odstawcze. I za chwilę zobaczycie. Na torach odstawczych, czyli na tych tutaj SKM-ki będą mogły po prostu zawracać, czy też KM-ki. Prędkość też jest dużo mniejsza na tych torach, bo na tych głównych to nawet 160 na godzinę będą mogły przejeżdżać pociągi, a na
tych pozostałych to jest mniej więcej 80 km, a na tych właśnie manewrowych, czyli odstawczych, to jest, jak dobrze pamiętam, to jest około 40 km na godzinę, ale tu nie jestem pewien, więc nie bierzcie tego dokładnie na serio. Tu możecie zobaczyć już właśnie ten tor, który się znajduje. Czekajcie, jak będzie łącznik na tym schemacie, co tu widzimy. O, w tym miejscu widzicie właśnie koniec tego toru i on w tym miejscu się po prostu zaczyna znikąd, czyli dokładnie tutaj będzie się kończyć ten tor odstawczy dla pociągów. Co jeszcze z ciekawostek i z ważnych informacji chciałem powiedzieć mniej więcej w tym filmie, w tym momencie, to jest to, iż jakiś czas temu robiłem analizę tego, czy Ożarów Mazowiecki jest wykluczony komunikacyjnie. Jak doszliśmy do tego do wniosku, nie jest wykluczony, ale komunikacja miejska tutaj nie jest w najlepszym stanie, o ile linia 713 jeździ trochę lepiej niż wcześniej było w trakcie mojej analizy. Linia 733 teraz w godzinach 4 jeździ co 30 minut w tygodniu. O tyle w weekendy cały czas dostaję informacje od was widzów, że jest cały czas źle z linią 743, bo jeździ cały czas to 150 minut. I warto to podkreślić, że tutaj sytuacja się nie zmieniła. Cały czas mieszkańcy, z tego co wiem, błąkają się po mieście po prostu czekając albo godzinę, albo półtorej godziny, aż przyjedzie ich autobus, żeby mogli po prostu dojechać do domu, niezależnie od tego, czy są na studiach zaocznych, czy po prostu pracują w weekendy. Więc cały czas tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o tą część, nie jest dobra. I też dostaję informację, że mimo to, że autobusy jeżdżą częściej właśnie co 30 minut w tygodniu, to linia 743 staje w dużych korkach w Ożarowie Mazowieckim, przez co może nabić nawet 30-minutowe opóźnienie dojeżdżając już bezpośrednio do Bemowa. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie 30-minutowe opóźnienie jadąc na przykład do pracy czy na studia to już jest właściwie dosyć duże spóźnienie, a spóźnić się tyle do miejsca pracy, no to nie jest dobre, to jest dosyć duże fopa. Tak mniej więcej wygląda cała przebudowa. Mam nadzieję, że sytuacja z 743 będzie się poprawiać w najbliższych miesiącach. Będę was o tym informować oczywiście w każdym filmie z właśnie linii kolejowej. Ale tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć ten film z analizy mojej właśnie na temat wykluczenia komunikacyjnego, macie teraz bezpośrednio link do tego w opisie. No i zapraszam was bardzo serdecznie do kliknięcia subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, bo wtedy będziecie na żywo, na miejscu i na czasie z wszystkimi inwestycjami kolejowymi i innymi w Mazowszu i w Warszawie. No i już niedługo również parę serii z ogólnopolskich będzie się pojawiać. Znaczy jedna seria ogólnopolska, gdzie będę podróżować po różnych miastach, pokazywać wam, recenzować i opowiadać o różnych inwestycjach z całej Polski. Wybraliście na razie w sondażu, że na pierwszy ogień idzie Kraków, więc jeszcze w tym miesiącu się tam pojawię. No i jakoś na dniach też pewnie pojadę do Łodzi, zobaczyć jak tam wygląda budowa łódzkiej średnicy. Więc trochę przed nami ciekawych inwestycji. A, no i pewnie jutro zobaczycie film z Warszawy Zachodniej. Chwilę przed oddaniem do użytku nowego obiektu MZ1. No i najważniejsze, SKM-ek do bezpośrednio Jaseczna. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!